Patronem mojego programu jest... Mobile Vikings. Witam. W latach 90. dłonie mogły cię boleć od trzech rzeczy. Od chodzenia po drzewach, od pisania na tablicy nigdy więcej nie wrzucę petardy do niespuszczonej toalety i od słonecznego patrolu. Zanim świat dostał pod swój kursor czerwone tuby, panowała era czerwonych strojów kąpielowych. Zapraszam. Słoneczny patrol. Pierwsza sprawa. Przez słoneczny patrol zawsze wydawało mi się, że rozmowa o pracy ratownika wygląda tak. No niech pani powie coś o sobie. 91, 62, 90, bez chorób wenerycznych, naturalny blond, strymowany, pęknięty jeż, dobrze biegam w zwolnionym tempie. Aha. A czym pani pływa? A głównie rowerami wodnymi. Jakim stylem? Siekierą i na bombę. Aha. No niech pani pokaże to zwolnione tempo. Pięknie, ma pani tę pracę. Super. Oj, tak to sobie wyobrażam. Jeden z odcinków pierwszego sezonu rozpoczyna się od meczu koszykówki, oczywiście rozgrywanego w zwolnionym tempie. Dwóch czarnoskórych mężczyzn za chwilę się pozabija, bo jeden drugiemu wymordował jeden drugiemu założył czapę. Abraham Lincoln facepalmowałby. Będziemy razem przez 40, może 50 lat. Ale nasz miodowy miesiąc zapamiętamy na całe życie. Dlatego musi być idealnie. Wiem, że wieje wiatr, ale postarajcie się trzymać rzeczy razem. Gdyby mnie, nastoletniego Frączyka, CJ poprosiła o posprzątanie plaży, to bym własnymi zębami wyciągał zużyte prezerwatywy z piachu. Bez zastanowienia. Dziękuję. Przepraszam. No popatrzcie na nią. Ona ma tyłeczek jak 5-letni dominikanin. Nie no, bez przesady, trochę jej brakuje. CJ w tej roli Pamela Anderson uchodziła w serialu za ideał kobiecego piękna, a ta mina doskonale oddawała emocje, jakie panowały przed telewizorem. Jednak prawdziwym bohaterem słonecznego patrolu był David Motherfucking Hasselhoff. Michael. What? Are you all right? I'll be fine. Oh, daj spokój. Mitch! Mitch! Kalifornijscy policjanci z ostrą amunicją byli tu przed wami, motherfuckers. W każdym odcinku Słonecznego Patrolu, oprócz wątku dramatycznego, i nie mam tu na myśli głębokich jak siki na betonie dialogów, pojawiał się także wątek towarzyski. To właśnie dzięki niemu mogliśmy delektować się takimi scenami. To ma być praca ratownika wodnego? Gdyby ludzie wykonujący pracę ratującą życie mieli tyle wolnego czasu, to strażacy słynęliby z wzorowo wyprasowanych kombinezonów, a goprowcy mieli zawsze nienaganny manicure! Man! W rzeczywistości wyglądałoby to chyba jednak trochę inaczej. Pomocy, pomocy! Mój tata wypił pół litra wódki i wszedł do wody! Pomocy! Halo, halo, słyszy mnie pani? Halo? Halo? Pomocy.
Tymczasem w odcinku David Hasselhoff i jego kolega policjant dostają bęcki w kosza, więc postanawiają w bardziej niekonwencjonalny sposób zdekoncentrować przeciwnika. Odwróć się. Nie mogę ruszyć szyją. Nie ma sprawy. Wystarczy, że będziesz... Wiem, że będę cię karmił. Tymczasem fabuła się zagęszcza. Skąd wiesz, że to Glina? Przyjaźnił się z Tito. I co z tego? Co on tu robi? Myślisz, że to przypadek? Ludzie widzieli, jak biłeś się z Tito przed jego śmiercią. Ale wafelku czekoladowy, ja musiałem mu kosę zasadzić, bo mnie zablokował na dwutakcie. Sama widziałaś, bym rzucił. Tuż po meczu okazuje się, że czarnoskóry policjant zwerbował do swojej drużyny Davida Hasselhoffa, żeby wygrać, a dzięki temu uzyskać informacje o tajemniczym zabójstwie na skalę. Teraz ty. Co wiesz o Tito? What the fuck? Od kiedy policja w Stanach gra w kosza, żeby uzyskać informacje? Jeżeli tak, to czy to znaczy, że każdy koszykarz w NBA jest agentem CIA? A jeśli tak, to czy to znaczy, że Marcin Gortat poznał osobiście Kerry Mathison? Tyle pytań. Co to jest? Co mi dajesz? To. Co to ma wspólnego z Tito? Co tam jest napisane? Czytaj. Melvin Freestone, ubezpieczenia od pożaru, od kradzieży. Na życie. Muzyka. Rozumiesz? Na życie. A ja dalej nie kumam. Pomocy. Trzymaj boje. Trzymam cię. On to zrobił specjalnie. Geniusz. Zaryzykował życie, żeby jeszcze raz dostać kosza. Geniusz. Dostać kosza. W ogóle ktoś jeszcze używa tego określenia, czy umarł razem z gumą turbo? Hej, curuś, jak tam dałaś Radkowi kosza? Co dałam? Kosza, czy dałaś mu kosza? Czy odrzuciłaś jego zaloty? No zrobiłam mu dobrze ręką na przerwie, ale nie popuściłam szpary. O co ty mnie właściwie mamuś pytałaś? Kosz czy nie kosz, śledztwo naszych dzielnych i odpowiednio różnorodnych rasowo ratowników trwa dalej. Garner, mam dla ciebie wiadomość z laboratorium. Pod paznokciami Tito znaleźli ślady krwi. Nie jego. Jeśli Tito został zamordowany, to może być krew zabójcy. Musicie jeszcze raz zagrać w kosza, bo ja... Musimy jeszcze raz zagrać w kosza. On tego nie powiedział. On tego nie powiedział serio. Od rozwiązania sprawy zabójstwa dzielą nas dwa wsady. Już sobie wyobrażam Breaking Bad w tej koncepcji. Musimy znaleźć niejakiego Heisenberga. Genialnego chemika i bardzo niebezpiecznego gangstera. A masz pompkę, bo mi ze Spaldinga zeszło. Mam nadzieję, że się sprawicie. Nie tak szybko. Zagramy albo nie. Zależy, co nam powiesz o Tito Washburnie. Zaczynają gadać trochę bardziej jak ratownik i policjant. Zagramy w basket, ale najpierw powiedz, co wiesz o zabójstwie, bo będziesz u pani. Kuki spotykała się z kimś na boku. Wiesz z kim? Z tym, który tam stoi. Będziecie grali przeciw niemu. Nazywa się Trey Harris. Złowieszcza muzyka! Będą grali przeciwko czarnoskóremu, który zabił. Jakby ktoś udowodnił, że niektórzy potrafią się powstrzymać. To była najbardziej rasistowska rzecz, jaką powiedziałem w tym roku. Przepraszam, Patrycję Kazali. Ludzi nie należy nienawidzić za to, że mają inny kolor skóry, tylko dlatego, że są kompletnymi idiotami. No prawie jakbym czytał Talesa z Miletu, a to tylko frączyk z Empiku. Fuck you. CJ koniec końców umówiła się z żonatym, przypomnijmy ten drobny i działający jakże destrukcyjnie na moralność młodego widza fakt, mężczyzną i poszli na randkę do hotelowej restauracji. Masz jakoś mało botoksu. Dzięki. Za 20 lat będzie w tobie więcej plastiku niż w żółtym kuble perfekcyjnej pani domu. Randka jednak nie idzie najlepiej, bo każdy, kto ma żonę, wie, że po ślubie znacznie ciężej włożyć kuśkę w cokolwiek innego niż to zaobrączkowane. Tym bardziej, że kiedy myśli się o majonezie, bardzo ciężko pamiętać o musztardzie. Wiedziałam, że zapomni o musztardzie. David Hasselhoff i Dwayne Wade wpadają tymczasem na genialny plan.
Straciłeś parę? Coś mi przyszło do głowy. Jeśli zdobędziemy próbkę jego krwi i porównamy ją z tamtą, przygwoździmy faceta na miejscu. Dzięki obiciu przeciwnika zdobywają próbkę krwi i... A kogo to obchodzi dawać wątek z CJ i tym tempakiem od musztardy? Dennis, przynieśli jedzenie, wystygnie. Mój Boże, jak mogłeś? Podczas podróży poślubnej. Waszej podróży poślubnej? Nawet podczas podróży ślubnej potrafimy wyprzeć się własnej żony w momencie, kiedy zobaczymy fajną dupę. Uhu! Mężczyźni są tacy super! Dziękuję pani. Odcinek dobiega końca. Randka może jednak się udała, bo jaja blisko twarzy były. Sałatka z jajek. Nienawidzę sałatki z jajek. No i przede wszystkim udało się wsadzić do paki kolejnego czarnoskórego. Ogłoszenia parafialne. Po pierwsze, jeśli nie macie pomysłu na świąteczny prezent, pamiętajcie, że w Empiku możecie już kupić moją najnowszą książkę. Myślę, że spodoba się każdemu z czarnym poczuciem humoru. Książkę można zamawiać również przez stronę internetową Empiku. Link macie w opisie. Po drugie, pamiętajcie, że na niekryty.mobilevikings.pl możecie głosować na kolejny odcinek, a także grać o telefon, także również serdecznie zapraszam. Sam. Link macie w opisie. To na dzisiaj tyle. Booyah! Fuck you.